Poziom 87 jest 88 poziomem Backrooms. Został ukryty w maju 2004 roku przez nieznanego wędrowca. Opis. Poziom ten składa się z długich na wiele kilometrów korytarzy, podobnie jak poziom 21. Każdy z tych korytarzy ma zamknięte drzwi, a co kilka mil można znaleźć stół. Zazwyczaj znajduje się na nim ich klucz, rzadziej to torebka chipsów ziemniaczanych lub woda migdałowa. Określone rodzaje kluczy mogą otwierać określone rodzaje zamków, chociaż wydają się one przypadkowe. Istnieje skończona liczba zamków i kluczy, które są zwykle oznaczone kolorami, cyframi lub literami. Jeśli zobaczysz drzwi z brokatem, to nasza impreza. Najdziwniejszą właściwością tego poziomu jest to, że czas wydaje się być nieliniowy. Chociaż jest to rzadkie, wędrowcy zgłaszają, że widzieli przeszłe lub przyszłe wersje siebie przez krótką chwilę, zanim po prostu zniknęli. Interakcja z przeszłością lub przyszłością nie jest zbyt trudna, ale może być ryzykowna. Jeśli to zrobisz, możesz dać swojemu przeszłemu lub przyszłemu ja przedmioty i rzeczy, które pozwolą ci przetrwać. Paradoksy rozwiązują się poprzez stworzenie nieskończonej pętli czasowej, w której tkwią przeszłe wersje gracza. Wędrowcy mogą zobaczyć siebie od 5 do kilku lat w przeszłość lub przyszłość. Zaleca się zachowanie ostrożności w takich sytuacjach. Te anomalie czasowe nie będą występować cały czas. Zachowaj ostrożność podczas interakcji z przeszłymi lub przyszłymi jaźniami, ponieważ mogą one próbować cię skrzywić lub zabić. Jeśli doprowadzisz do paradoksu, na przykład zabijając swoje przeszłe ja, Gear Maker zainterweniuje, nie wiadomo co się z tobą stanie, więc nie próbuj tego robić. Bazy, placówki i społeczności. Ze względu na charakter tego poziomu nie ma na nim żadnych baz, placówek czy też społeczności. Podmioty. Na tym poziomie nie odnotowano żadnych znanych bytów, a wędrowcy pozornie nigdy nie mogą znaleźć innych ludzi. Zakazy i nakazy. Rób. Nie przestawaj szukać ucieczki. Otwieraj drzwi. Szukaj kluczy, jedzenia i wody. Nie rób tego. Próbować zabić lub skrzywić siebie z przeszłości lub przyszłości. Marnować czasu. Próbować wchodzić w interakcję z innym wędrowcem, jeśli go zobaczysz. Prawdopodobnie nie jest on człowiekiem, może to prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji, ponieważ może to być przeszła lub przyszła wersja istoty. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Czasami można wejść na ten poziom przez drzwi na poziom 21. Wędrowcy donoszą o wejściu do losowego domu na poziom 9, a nie zostało to potwierdzone. Wyjścia. Rzadko kiedy niektóre drzwi prowadzą na inne poziomy. Jest to jedyny potwierdzony sposób na ucieczkę, choć niektórzy twierdzą, że można przejść przez drzwi, by znaleźć się na poziomie 119. Notatnik. Dzień pierwszy. Przemieszczając przypadkowo, nie prześliznąłem się przez drzwi i trafiłem tutaj. Ten poziom wydaje się bardzo podobny do poziomu 21, ale wydaje się, że nie ma sposobu na otwarcie tych drzwi. Dzień czwarty. Znalazłem klucz i otworzyłem drzwi do niego. Co dziwne, klucz nie zadziałał, później w przypadku tych samych drzwi. Te drzwi prowadzą do dłuższych korytarzy z większą liczbą drzwi. Ciągle widzę w oddali, ale znikają. Zanim zdążę wejść z nimi w interakcję. Zaczyna mi się zbić. Dzień piąty. Chyba właśnie wszedłem w interakcję z samym sobą. Podał mi butelkę wody migdałowej, po czym zniknął bez słowa. Wszystko jest bardzo dezorientujące. Coraz bardziej chcę opuścić to miejsce. Dzień 11. Nie znalazłem żadnych bytów. Podczas. Dzień 3. Właśnie podałem mojemu przyszłemu ja butelkę wody. Zaczynam rozumieć, że ten poziom pozwala mi na interakcję z samym sobą w przyszłości i przeszłości. Dzień 39. Te korytarze wydają się nie mieć końca. Nie mogę już tego znieść. Ten czas naprawdę miesza mi w pamięci. Dzień 84. Zyskałem trochę zdrowia psychicznego, znajdując wczoraj 3 butelki wody migdałowej. Miałem przyjemną rozmowę z moim przyszłym ja, ale powiedział, że jest z lat przyszłości, więc będę tu przez jakiś czas. Dzień 117. Zaczynam myśleć, że nie ma ucieczki. Dzień 408. Rozmawiałem ze sobą dni w przyszłości i powiedział, że jutro stracę ten tablet. To będzie mój ostatni wpis. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie sobie jakiś znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A i tutaj cóż, żegnam i do zobaczenia, na razie.